Trzeba naprawdę było konwencji antyprzemocowej, która wyraźnie to powiedziała. Jej dalej nie ma w naszych przepisach, bo przepisy, które od 1969 roku ścigają za niepłacenie alimentów, nie traktują tego jako ścigania za przemoc ekonomiczną, tylko traktują to po pierwsze per noga, po drugie nieuważnie, a generalnie jako wyłamywanie się przeciwko obowiązkom państwa. Czyli nie w relacji pomiędzy ludźmi, tylko w relacji człowiek-państwo. No dobra, to mamy trzy. Co jeszcze? Nie, nie, to... Naukowe na przykład, nie? To, czy mowa w przepisach, to jest przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna i przemoc seksualna. Piąta forma przemocy, bardzo przepraszam, ale to jest nadopiekuńczość, prawda? Z czego często też nie zdajemy sobie sprawy i czego tu w tej konwencji nie ma, ale my ją wyciągniemy na przykład z kodeksu cywilnego i z kodeksu rodzinnego. Czyli w momencie, kiedy my lepiej wiemy, co jest dobre dla naszego dziecka, i dla naszych ludzi, którzy są pod naszą opieką, czyli to może dotyczyć również starszych osób, to tak naprawdę nie liczymy się z ich zdaniem. Czyli to takie... Te pięć form przemocy, to jest Ugaldungan, to co mówi tak, to już widzimy, czyli to, co żeśmy sobie uświadomili, to co potrafimy dostrzec na terenie, który się dzieje, to jest ta forma przemocy. A teraz on się zastanawiał, no dobra, ale skąd się to bierze? Jak to się w ogóle dzieje, że można przyjść i osobę najbliższą walnąć w pysk, albo zgwałcić, przymusić do seksu, albo powiedzieć nie dam ci pieniędzy, albo rozlicz się z tego, co tutaj dałem ci. Albo mówić ty się do niczego nie nadajesz, nic nie jesteś warta. Z czego to kurde się bierze? Jak do tego dochodzi? I teraz u niego trwało to bardzo długo, żeby znaleźć jedną część tego trójkąta i powiedzieć, to tak naprawdę bierze się z kultury, z pewnych przyzwyczajeń, właśnie z takiego braku refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość. Tu wchodzi w grę język, który jednych umniejsza, drugich wywyższa. Tu jest cała sfera takiej kultury codziennej, narodowej. Jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. Jak bije, to kocha. I te wszystkie kulturowe, ujęte w najróżniejsze elementy, kawałki, prawda? Tu jest ta cała literatura z tym, że... No właśnie, czy ktoś z pań się oświadczyła swojemu partnerowi? A dlaczego się pani sama nie oświadcza, prawda? Czyli ustawienie się w pewnej kulturowej formie, to kupowanie. Dawniej się kupowało ten towar, teraz się ten towar prosi o rękę. I oczywiście my tego tak nie nazywamy, to trzeba spojrzeć na to bardzo ostro i rzucić snop światła, badań, języka, nazwania tego, żeby to w ten sposób zobaczyć. I to była ta sfera kulturowa, czyli to, co mamy na czubku, to, co widzimy, bierze się ze zwyczajów, bierze się z obyczaju, bierze się z języka, bierze się z kultury, bierze się z bezrefleksyjności. My wyrastamy na pewnej glebie. To nie przez przypadek, jak jesteśmy za granicą, to po pierwsze dużo rzeczy nas dziwi, a po drugie rozpoznajemy. O, ci są z Polski. Bo czy chcemy, czy nie, to zresztą powinno być coś, co nas bardzo jednoczy. Naprawdę jesteśmy do siebie podobni, nawet jeżeli mamy różne poglądy polityczne. To i tak wyrastamy na tej samej glebie. I tak w ostateczności, jeśli ktoś nie ma szczęścia być bilingual albo trilingual, czyli mówiąc od początku, mówić dwoma, trzema językami, bo to wtedy pomaga. I żeby zobaczyć różne konstrukcje, większość z nas nie ma takiego szczęścia, tkwimy w pewnym, no w pewnym takim pudełku, prawda? Ale on potrzebował następne 10 lat, żeby zobaczyć, że to, co się dzieje na górze, wynika także z prawa. Czyli jest nie tylko przemoc kulturowa, ale jest również przemoc strukturalna. I ta przemoc strukturalna jest wynikiem prawa, które piszemy. I sposobów, w jaki to prawo stosujemy. Czyli te trzy elementy wpływają na to, co jest
w ostateczności, prawda? I zanim zacznę od prawa, bo chciałabym, żebyście Państwo mogli zacząć mnie pytać i żebyśmy mogli zacząć rozmawiać, przejdę teraz do tego kawałka, bo gdzieś to trzeba zacząć, prawda? Czyli gdzieś był początek. No i gdzie był początek? Gdzie najczęściej bywa ten cały początek stosunków między kobietą i mężczyzną? Gdzie? W raju. W raju. Właśnie. To ja zapraszam Państwa do raju. Na początku było słowo. I rzekła Bóg przestrzeni, stań się. Przestrzeń się stała. Tęskniąc za jednością, stworzyła światłość. Pociągały ją i ciemność, i jasność. Nie rozdzieliła ich każdej, przydając część, kropka. Jasności brzask, ciemności zmierzch. Dopełniając, stworzyła Bóg wodę i ziemię, zieleń i wieczny śnieg. Stworzyła kwiaty, drzewa, zwierzęta, ptaki i ryby. Stwarzając, obiecywała przygodę trwania, przemijania i przeobrażania. Ryby w ptaki, niepozorne trylobity w potężne dinozaury. Skały w piach, ciało w proch, wspomnienia w cień zapomnienia. Zagadka przeistoczeń jednakowo bawiła i Bóg, i wszelkie stworzenia. Gdzieś po drodze na obraz i podobieństwo swoje stworzyła Bóg człowieka, kobietę i mężczyznę. Stwarzając ich przestrzegała. Pamiętajcie, nie jesteście tu sami. Żyjecie i rozmnażacie się. Miejcie wszak na uwadze, że miejsce to mała ziemia, zwana też rajem, to dom nie tylko wasz, ale wszystkiego, co dookoła, od nieba przez morza, od gęstych kniei po stop, od słonia po mrówkę, też do nich należy. Używajcie jej więc umiarem. Daję wam wolną wolę i rozum, który powinien wam podpowiedzieć, trochę będzie trwać, ile jeszcze nie wiecie i ile przyjdzie wam uczyć się. Spytali spłożeni, pani, skąd nam czerpać te nauki? Z doświadczenia, z ksiąg i z drzewa poznania. Odpowiedziała z uśmiechem. Zasadziłam ogród w Eden na wschodzie. Jest tam drzew wiele, ale tylko jedno drzewo jest drzewem prawdy i poznania dobra i zła. Ten, kto się odważy zerwać owoc z tego drzewa, posiądzie wiedzę. Wcześniej jednak przyjdzie mu pokonać strzegącego drzewa węża. Wiedza to skarb największy. Trudno mu się dziwić, że jest o nią zazdrosny. Trzeba odwagi, by zerwać owoc. Trzeba siły, żeństwa i męstwa, by wytrwać. Ten z was, kto mimo to się odważy i dostanie ode mnie dar największy. Jak i ja zdolny będzie dawać życie. Macie równe szanse. Życzę wam powodzenia. To mówiąc, znikła za mgłą. Kobieta i mężczyzna wyruszyli wspólnie na poszukiwanie drzewa poznania dobra i zła. Gdy doszli, spostrzegli węża i wówczas zląkł się i mężczyzna i odsunął dalej. Kobieta również, niewolna od trwogi, ponad wszystko pożądała wiedzy i poznania. Zmierzyła się z wężem, a zwyciężając zerwała owoc. W nagrodę dała jej Bóg imię Ewa, co oznacza życie. Mężczyźnie dała na imię Adam, czyli człowiek. Była więc Ewa przez swój czyn równa Bóg. Adamowi dała Bóg siłę wspomagania mocy kobiety, bo wiele było w Adamie z Ewy, tak jak wiele z Adama w Ewie. Mógł odtąd i on towarzyszyć w cudzie tworzenia, choć rola jego ograniczona została do pierwszych chwil poczęcia. I pozazdrościł Adam Ewie i poczuł zawiść, która go zaślepiła i w owym zaślepieniu sfałszował historię i nowe nadał znaczenia słowa. To nie moje, to są nieodnalezione części zwojów z Kumra. Pamiętacie Państwo te odkrycia? W każdym razie ten początek jest po to, żeby pokazać, że ludzie poszukują w bardzo różnych częściach świata odpowiedzi na pytanie, jak to się wszystko zaczęło. I historia, którą my mamy i którą sobie opowiadamy, jest również historią, którą na dobrą sprawę, jeżeli się Państwo zastanowicie, to musicie odpowiedzieć, co by się stało, gdyby Ewa nie zerwała owocu z drzewa. To nie było jabłko, prawda? To tyle możemy wiedzieć. Ale co by się stało, gdyby ona nie zerwała tego owocu z drzewa? I można się zastanowić nad tym, czy to, co się tam działo, było przejawem tego, aby zakaz trwał zawsze, czy raczej jeżeli ludzie się rodzą i są młodzi, to na początku bardzo często mówimy im nie rób, nie chwytaj, bo potrzebujemy dojrzewania. Natomiast kiedy ludzie są dojrzali, informujemy ich o prawdzie, która ich czeka, więc informujemy ich, że tak naprawdę wytwarzanie pożywienia i życie
jest dosyć trudną rzeczą, a poród bywa bolesny. W związku z tym zerwanie tego owocu jest momentem, w którym decydujemy się na odpowiedzialność za to, co robimy. Bo jakie to było drzewo? Jeżeli jest to drzewo poznania dobra i zła, to czymże byłby człowiek ze swoją wolną wolą, nie wiedząc, jak wybierać, co jest dobre, a co jest złe? I w związku z tym, jeżeli popatrzymy sobie na to, kim jest człowiek, to ja sobie biorę dwie definicje, prawda? Jedna definicja jest z Kanta, druga definicja jest z Karola Wojtyły. Kant mówi, że człowiek to jest istota cielesna, rozumna i wolna. Karol Wojtyła mówi, że człowiek to jest istota cielesna, rozumna i wolna. Ale teraz Jan Paweł II mówi, że człowiek to jest istota cielesna, rozumna i wolna, a kobieta to jest istota cielesna przeznaczona do macierzyństwa. I jest oczywiście świetna książka Justyny Melanowskiej, która w całości poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu. To jest świetna teolożka, bardzo głęboko wierząca, dla której jest niezrozumiałe to przejście od Karola Wojtyły do Jana Pawła II i ta zdrada, którą on dokonuje. A dla mnie jest to sprawa dość prosta. Prawdopodobnie, kiedy Karol Wojtyła pisze o istocie człowieczeństwa, w ogóle nie myśli o kobiecie. Natomiast jak już zostaje Janem Pawłem II, to włącza tę kobietę na sposób, w jaki teologia pozwala, która jest teologią wypaczającą sens. Bo w momencie, kiedy człowieka sprowadzamy do celu, to się sprzeciwiamy istocie człowieczeństwa. Człowiek jest istotą wolną, rozumną i cielesną. I z Kanta wiemy, a wiemy to również z Karola Wojtyły, więc macie to Państwo zgodnie z konstytucją, zarówno dla tych, którzy wierzą, jak i tych, którzy z innych źródeł to czerpią, że człowiek nie może być wykorzystywany do celu. I w związku z tym, jeżeli na to tak popatrzymy, to wracając do tego trójkąta, musimy spojrzeć. Ja będę za długi robiła wykład, to proszę mnie kontrolować. To musicie zobaczyć Państwo, czy to, co mamy w podstawowej książeczce, czyli w Konstytucji, czy to się odzwierciedla. Konstytucja nie jest zwykłym prawem. Osiatyński Wiktor przed laty puścił mi takie zdanie i ja miałam z nim problem, bo on powiedział tak, Konstytucja ogranicza demokrację. Mi się wydawało, że Konstytucja wspiera demokrację. Ale w zasadzie Wiktor Osiatyński ma rację, ponieważ konstytucja jest umową pomiędzy każdym z państwa, każdym z nas i tymi, którzy są aktualnie u władzy. I teraz dawniej ja to mówiłam teoretycznie, teraz to już przestała być teoria, ale dawniej to teoretyczne zdanie wyglądało tak. Nawet gdyby się dorwali do władzy tacy, którzy przejmą i będą mieli pełną władzę. A nie mają? No więc przestało to być teoretyczne, to było przed 2015 rokiem. Ale nawet wtedy mogą działać, mogą swoje programy realizować w ramach konstytucji. W ramach. W tym sensie konstytucja ogranicza demokrację. Tekst puszczony przez starszego pana posła, że nieważne jest prawo, ważna jest wola suwerena, jest tekstem faszystowskim wziętym prosto z goebbelsowskiej polityki. Nie. To jest powiedzenie, mam was gdzieś. Tu jest powiedziana, jaka jest wola suwerena. Tutaj zostało to zapisane i przyjęte na zasadzie, co się ma mieścić w ramach struktur. Te struktury wymagają, jesteśmy ludźmi. Ludzie mają najróżniejsze wady. I nawet jak są doskonali, to w momencie, kiedy nie ma możliwości im wprost mówić, pomyliłaś się, źle myślisz, przemyśl to, mogą być inne argumenty. Jak nie ma takich możliwości, bo ja już jestem najważniejsza w całym państwie, to niestety skazana jestem na popełnianie błędów. Mnie z tego nic nie będzie, państwu będzie źle, prawda? W związku z tym ten cały układ, który nie mówi, że Sejm jest najważniejszy, tylko to, co jest w siódemce zapisane, że mamy podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, która jest władzą odrębną, jest po to właśnie, żeby się nie mieszać. Po to, żebyśmy mogli być bezpieczni, a bezpieczeństwo oznacza, żebyśmy nie musieli się kontrolować w tym, co myślimy, co mówimy, co robimy.
tylko żebyśmy mogli współuczestniczyć w tworzeniu tego, co się dzieje i wykorzystywać potencjał, który posiadamy. Natomiast, czyli konstytucja jest naprawdę umową pomiędzy rządzącymi a ludźmi, którzy w danym społeczeństwie żyją. Bez względu na to, kto tym rządzącym jest. To są zawsze ludzie przeciętni, zawsze. Czasami jest troszkę wyższy poziom, ale generalnie rzecz biorąc, jak wieje pewien wiatr historii, to bywa tak, jak bywa. Natomiast w momencie, w którym się zaczyna wyłamywać z tego, co jest, konstytucja pozwala ją zmienić. Konstytucja pozwala zmienić konstytucję, ale potrzeba do tego znacznie więcej posłów. I jeżeli ktoś to lekceważy, to znaczy, że lekceważy nasze zdrowie, lekceważy nasze życie, lekceważy nasze bezpieczeństwo, lekceważy nas. Bez względu na to, w jakiej aurze się to dodatkowo będzie mówiło. Ale wracam do tego początku, który dotyczy kobiet i mężczyzn. I jest tu kilka przepisów. Oczywiście na początek musi być właśnie to ustawienie, w jakiej formie, w jakich ramach się to wszystko będzie odbywać. To są fundamenty, prawda? Bez tych fundamentów wszystko leci. Ale jak już mamy te fundamenty, to macie Państwo trzy artykuły, które lecą jeden po drugim. Ten pierwszy mówi o godności. I jest bardzo ważne, żeby o tej godności pamiętać, bo to jest wyznacznik taki, gdzie Państwo powinniście też pamiętać, bo to najczęściej nas się oszukuje, prawda? Nas, czyli kogo? Każdego z nas. Kobiety tylko? Nie, nas to jest kobiety i mężczyzn i oszukuje się nas na 101, bo jesteśmy grając na naszych emocjach, prawda? No dobrze, ale to ja Pani zacytuję Panią. Pani powiedziała, że u nas, dlatego zapytałam, czy kobiety, u nas kobieta obsługiwana jest przez bezwolnych, posłusznych prokuratorów i sędziów. To są Pani słowa, dlatego zapytałam. Ale wyrwane z kontekstu. Wyrwane, ale chciałabym, żeby Pani to rozwinęła. Czy to jest rzeczywiście tak? Tak faktycznie jest. Kobieta jest obsługiwana przez bezwolnych... Bezwolnych, posłusznych prokuratorów. Ale o czym to była mowa? To była mowa w kontekście tych różnych orzeczeń sądów, w kontekście tych protestów, buntów, kiedy kobiety były, kobietom stawiano zarzuty, karano je i tak dalej. No to i muszę... W zdecydowanej większości to były kobiety. Tak, to prawda, ale tam rzecz dotyczyła kodeksu karnego, ale wiązała się, to wrócimy do artykułów 30, 31 i 32, a przejdziemy do artykułu 13, o którym tutaj mowa, artykuł, przeciwko któremu ja byłam przez dłuższy okres i dalej uważam, że go nie powinno być, ale jest w konstytucji. I to jest artykuł, który mówi tak, zakazane jest istnienie... Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Ja byłam przeciwko temu przepisowi, bo potraficie Państwo powiedzieć, co to jest komunizm? Co to jest nazizm? Ja już dzisiaj potrafię powiedzieć, co to jest faszyzm. Ale wydawało mi się, że zakazywanie nie jest zdrową metodą z tego względu, że jeżeli zakazujemy, to nie podejmujemy rozmowy, nie wiemy, co człowiek myśli, nie potrafimy dwóch rzeczy zrobić. Wysilić się samemu. Bardzo łatwo mi jest powiedzieć, cicho, nie rozmawiamy o tym. Ale nie rozmawiamy o tym dlatego, że ja czuję, że mnie to nie odpowiada, ale to nie wystarczy czuć. Trzeba się jeszcze wysilić, powiedzieć dlaczego. Czyli ubrać uczucia w słowa, co bywa trudne. W związku z tym to jest zwolnienie siebie z odpowiedzialności za myślenie i przedstawianie racji. A po drugie trzeba wysłuchać drugiej tej strony, żeby zobaczyć, jak ona myśli, o czym ona myśli i gdzie można znaleźć wspólny grunt, żeby się dogadywać. A jak ona to swoje myślenie wywaliła na te transparenty? No właśnie, ponieważ tutaj to myślenie już było wywalone na te transparenty, to w związku z tym osoby, które podejmują działania, które mają na celu przeciwdziałać temu, co jest zarówno zakazane w prawie karnym, jak i temu, co jest zakazane w konstytucji, działają tak naprawdę w stanie wyższej konieczności. Stan wyższej konieczności to jest kontratyp. Kontratyp to jest takie zachowanie, które wypełnia ustawowe znamiona czynu zakazanego,
zakazane jest przeszkadzać demonstracji, ale ze względu na cel, w jakim to robi, uznajemy, że nie jest to przestępstwem. Nie popełnia przestępstwa kto, prawda? Przecież to jest to, co się powinno w tym sądzie odbyć. Czyli to jest to, co się powinno stać. Powinniśmy powiedzieć, tak, te osoby wyczerpały ustawowe znamiona, czy tam wykroczenia, czy nawet zakazu, który byśmy tutaj znaleźli w kodeksie karnym. On jest tak zapisany, żeby na każdego z nas się coś znalazło, prawda? Natomiast ze względu na to, co jest prawem wyższym, konstytucja jest prawem najwyższym. I ze względu na to, że z tej konstytucji zakaz faszyzmu, nazizmu przełożony jest do artykułu 256, 257, który tego też zakazuje. One po pierwsze nie powinny być ukarane, bo to jest naprawdę taki akademicki przykład kontratypu. I co więcej, powinno się im podziękować, że zrobiły to, co powinni zrobić urzędnicy, a co najmniej policja. A teraz bezwolni prokuratorzy, bezwolni sędziowie w tym przypadku traktują to prawo w sposób literalny. Czyli zapominają, że obowiązuje ich właśnie spojrzenie przez pryzmat kontratypu ze względu na konstytucję, tylko trzęsąc portkami dochodzą do wniosku, mam przepis, mogę z niego skorzystać. Przy czym jest to fatalny przykład, ale to, że to są kobiety, no to dobrze świadczy o kobietach. To, że tam akurat nie ma mężczyzn w tej grupie, o niczym nie świadczy. Dlatego, że macie państwo obywateli RP, gdzie jest również bardzo dużo mężczyzn, którzy tam pracuje. To, o czym to świadczy razem do kupy, to jest właśnie przykład na to, że nie można ludzi różnicować w ich sytuacji gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, społecznej ze względu na płeć. Bo i kobiety, i mężczyźni zachowują się podobnie. To, tak, ale jak to się ma na przykład to, co teraz czytamy o tym, co się dzieje w Hajnówce, że sędzia umorzył niezgodę, jaką wydał prezydent czy burmistrz Hajnówki na marsz narodowców. Ja rozumiem. Jak się to ma? Przecież oni się też powinni kierować konstytucją, tak? Tak. Czyli faszyzm jest zabroniony. Tak. A tutaj teraz, mamy ewidentnie. To nie jest ta sama sytuacja. Bo teraz, proszę państwa, trzeba też pamiętać o tym, że nazizm jest tak samo groźny jak nazizm, prawda? Czyli nie może być tak, że ponieważ podobałaby mi się decyzja burmistrza, który zakazuje takich marszów ze względu na przeszłość, jaka była, to powinniśmy również na przyszłość ich zakazać. Bo oni w przeszłości zachowywali się w sposób niewłaściwy, zostali, wydaje mi się, mam nadzieję, co do tego nie jestem pewna, ale zostali poinformowani, że tego typu zachowania są niewłaściwe i teraz ten sędzia powiedział tak, nie wolno mi prewencyjnie zakazywać marszów. I uczciwie mówiąc, tak bardzo jak mi się nie podobają te marsze, które mają tam miejsce, przez fakt, kto je organizuje, tak bardzo podoba mi się wyrok tego sędziego, bo nie możemy zakazywać ze względów prewencyjnych na to, żeby obywatele, którzy nawet nie są moimi kolegami, przyjaciółmi i nie podzielam ich poglądów, nie mogli korzystać z prawa, które jest zapisane w konstytucji. No dobrze, I teraz tak, jeżeli oni zaczną maszerować, i padnie pierwsze hasło faszystowskie, ten marsz powinien być rozwiązany i powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec tych, którzy maszerują. Natomiast sędzia w tym przypadku tak naprawdę zachował się bardzo właściwie. No ale oni to mają w swoich hasłach i na transparentach. Jeżeli takie transparenty by się pojawiły, czy ten marsz już się odbył, czy nie? To poczekajmy, co się stanie. Natomiast sędzia, bo to czy się nam utrzyma demokracja, która w swojej istocie ma zagrożenie dyktaturą i faszyzmem. To jest istota. Zobaczcie państwo, Włochy Mussoliniego, Niemcy Hitlera, Hiszpania Franco, Polska 2015 rok.
dochodzą do władzy ludzie, gdzie nikt nie kwestionuje, że dochodzą, mamy Donta, moglibyśmy go nie mieć, ale mamy Donta. Dochodzą zgodnie z prawem. I tutaj nikt tego nie kwestionuje. Natomiast to, co się potem dzieje, jest groźne i niebezpieczne. I teraz to, co się przez 3 lata zadziało, gdzie żeśmy sobie pozwolili na to, żeby naprawdę mocno naruszyć struktury państwa prawa, mocno, mocno, zdeptać i zniszczyć. To nie będzie tak, że nawet jeśli się stanie tak, że z dnia na dzień się coś zmieni, to i my się zmienimy, bo to na nas działa. I teraz tego typu działania obywatelek i obywateli, sądów, które się trzymają zasad prawa, są niezbędne, żeby to się co najwyżej chwiało, a nie runęło. Naprawdę. Więc uczciwie mówiąc, najlepiej widać dobrych, mądrych, niezawisłych, niezależnych i nie bojących się sędziów, wtedy, kiedy podejmują decyzje, które muszą mieć świadomość, że mogą być przez część społeczeństwa odebrane jako kontrowersyjne. No a jak to się ma do zera tolerancji dla rasizmu, faszyzmu i tak dalej? Zero tolerancji dla faszyzmu, rasizmu i tak dalej powinno się odbywać nie tylko na sali sądowej. Powinno być, po pierwsze, my tak, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ton narzucają ci, co ton narzucić mogą. My się możemy temu tonowi nie dać poddać. Natomiast ton narzuca przywódca partii, przywódca państwa, przywódca rządu, rządzący ministrowie. To oni są najbardziej odpowiedzialni za to, jaki ton tu wybrzmiewa, prawda? I jesteśmy w warunkach, w których te tony, które wybrzmiewają, są fatalne. I wiadomo, że przecież, i zresztą mnie to nie obchodzi, to prawdopodobnie nie są, to nie jest wyraz rzeczywisty poglądów tych ludzi. Oni to robią po to, żeby zyskać poklask odpowiedniej grupy ludzi. Nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego, a powinni sobie zdawać sprawę z tego, że to jest sposób na to, żeby tych ludzi jeszcze bardziej tak naprawdę wzmacniać w tym. Natomiast jak się państwo cofniecie, to trzeba sobie zadać pytanie, przepraszam, ale skąd oni się wzięli? Okej, sama powiedziałam, że to jest coś, co jest w demokracji, to jest uśpione i to gdzieś tkwi, ale to się nie musi budzić. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, z czego się to bierze? I oczywiście ja się powtarzam, więc bardzo przepraszam, bo to może być nudne, ale moim zdaniem to się bierze z tego, że jesteśmy demokracją bardzo młodą i możemy popełniać błędy. W związku z tym to, co mówię, nie ma na celu, żeby komuś wytykać, a żeby sobie uświadamiać. I ja widzę na samym początku tej drogi, którą żeśmy zrobili, to jest bardzo mało, ale na samym początku drogi my popełniamy kilka podstawowych błędów, których robić nie wolno. I nie wolno było ich zrobić wtedy i nie wolno ich robić dzisiaj, wtedy żeśmy to zrobili. Po pierwsze, nie wprowadza się religii do szkół ze złamaniem prawa. My żeśmy złamali prawo. Ja jestem z PRL-u, w PRL-u czerwoni mogli więcej. W związku z tym, jeżeli w 89, 91 roku wprowadzamy religię do szkół ze złamaniem prawa, nie wolno nam było tego zrobić rozporządzeniem, nie wolno nam było zrobić tak w sposób, jaki zrobiliśmy. Zrobiliśmy. Pokazaliśmy, dawniej byli czerwoni, teraz są czarni. Dawniej jednym wolno było więcej, teraz tym. Bardzo jest to groźne i bardzo niewłaściwe. To jest pierwszy. Drugi moment, nie mówi się ludziom starszym, spadajcie na drzewo, zrobiliście swoje, nie jesteście ważni. Jak nie potraficie wziąć swoje sprawy, weź swoje ręce, swoje sprawy. Uwielbiam Wałęsę oczywiście. Natomiast bardzo łatwo jest powiedzieć, weź swoje sprawy, swoje ręce i rób. Jestem współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Znam języki, mam wyższe wykształcenie, jeżdżę po świecie. Nasz statut był cofany 4 razy z sądu. Sąd nie miał nic do nas. Myśmy nie umieli napisać statutu zgodnie z przepisami. Ilość problemów. Ja bym już nigdy żadnego stowarzyszenia nie założyła, gratuluję paniom, ale ja po doświadczeniach, jakie miałam, jest to strasznie trudne. Uczenie się, w Ameryce dzieci 5-6-letnie uczą się, jak robić cookies, sprzedawać cookies, pieniądze wydawać na domy starców, na pomoc dla jednego, dla drugiego, od dziecka mają to.
Tak my mieliśmy w szkole podstawowej inicjatywę, skończyło się dwójką z zachowania, nie, dwójkę to z prac ręcznych dostałam, ale obniżona ocena z zachowania, coś tam jeszcze i powiedzenie, jak przywoziła kobieta ręczniki z Lublina do Warszawy i sprzedawała drożej w Warszawie, tośmy ją wsadzali do więzienia. Jak facet jeździł po bułeczki i sprzedawał je trochę drożej sąsiadom, kończył w więzieniu, więc to nie jest to samo, prawda? I teraz powiedzenie, weźcie sobie państwo swoje sprawy w swoje ręce. Jak naprawdę, widząc ile tu jest bizneswoman, cofam się, bo to jest trudne i być może to nowe pokolenie to ma. Natomiast ludzie, którzy doprowadzili do absolutnie genialnej zmiany, jest bardzo dużo rzeczy, z których nie musimy być dumni. Natomiast zmiana przeprowadzona w 1989 roku. Z Wałęsą ze stanu wojennego. Z Tadeuszem Mazowieckim, który został wygumkowany, bo dowiedzieliśmy się, że ale to premier Olszewski to był pierwszy premier, niestety, prawda? Smutny i niedobry premier, ale no. I krótko. Nie mógł sobie z tym poradzić. Natomiast ta zmiana bez jednego strzału doprowadzić do zmiany ustrojowej. Oczywiście, że się nie zmienia ustroju z dnia na dzień, ale to była naprawdę wejście w zupełnie nowy sposób myślenia. Nad tym pracowały miliony zwykłych Polek i zwykłych Polaków. Szarzy ludzie, członkowie Solidarności, z których wielu dostało w kość, prawda? I powiedzenie im, spadajcie na drzewo, to jest drugi błąd. I trzeci błąd. Ten drugi błąd spowodował, że żeśmy stworzyli tymi ręcami, żeśmy stworzyli największego polityka w tym kraju. Największego, to jest oczywiście ksiądz Rydzyk. Ksiądz Rydzyk jest geniuszem. Za nic nie bierze odpowiedzialności, za wszystko bierze kasę, prawda? Nie tylko on. Ale nie, on jest, to jest potentat. Bo on nawet tego nie chciał, myśmy mu to radio dali. To radio, które... Ja robiłam takie badania, zresztą widzę, że już jest kilka prac na ten temat napisanych i to się powtarza. To jest radio, gdzie ja mam wreszcie poczucie, ludzie potrzebują paru rzeczy poza bezpieczeństwem. Prawda? Potrzebują tego, żeby mieć poczucie własnej godności. Stąd też ta godność, o której mówiłam w tej konstytucji, nie jest przez przypadek. My chcemy być szanowani, chcemy być uważani i chcemy mieć wspólnotę. I teraz jak ja nie mam tej wspólnoty blisko, jak ja nie mam poczucia bezpieczeństwa, a ja mogę zyskać chociaż to, że jestem wysłuchana i szanowana, to ja pójdę w to jak dym. I to nieważne dla mnie jest, że to jest miraż, bo chodzi o moją kasę. Bo ja mam poczucie, że wreszcie się mnie słucha. A to jest to, co on zrobił. Dobrze. A to teraz... A jeszcze trzecią rzecz mogę powiedzieć? Tak. Bo trzecia rzecz to jest powiedzenie, ja jestem z PRL-u i z Warszawy. I z bardzo niebogatej rodziny. Ale ja miałam Pałac Kultury. I w Pałacu Kultury ja byłam w gawędzie, uprawiałam gimnastykę sportową, mój brat uprawiał wszystko jak leci. I mogliśmy to robić. Bo to było prawie za darmo. W związku z tym to, że byliśmy biedni, świadczyło o tym, że jesteśmy uczciwi i porządni, prawda? I w momencie, kiedy przychodzi zmiana i mówimy młodym ludziom, jak nie masz kasy, to się nie liczysz, jesteś nieważny, to tak naprawdę w tym momencie i odbiera się im Pałac Kultury, odbiera, raptem tenis już nie jest dla wszystkich, pływanie nie jest dla wszystkich, konie zapomnijcie, my to wszystko mieliśmy. W tym całym PRL-u, prawda? I być może tak nie było w całej Polsce, ale w dużych miastach tak było. I teraz powiedzenie tego tym wszystkim innym, że nie, to nie dla was. Ja również uważam, że kibice, którzy chcą się bawić w ustawki, a niech się bawią. Ja mogłem ćwiczyć boks. Czy oni mogą na dzisiaj chodzić i ćwiczyć boks za darmo? Czy mają gdzie? Czy to stworzyliśmy? Ja nie wiem, bo na mojej szkole, gdzie miałam wielki plac do zabaw i sportowe zajęcia się odbywały, teraz stawia się domy. Deweloperzy weszli na ten teren. I później się będziemy dziwić, że są narkotyki, że dzieci tyją, że są niewysportowane. Więc to jest trzeci moment, który tworzy nazistowskie grupy. Trzeba to zobaczyć, że jeżeli się raptem pozbawia młodych ludzi miejsca, gdzie oni mogą zyskiwać poczucie własnej wartości, to oni pójdą tam, gdzie się im da to poczucie. I naprawdę mam paru studentów, studentek, którzy pisali pracę na temat tych kiboli, chuliganów. To jest grupa kiboli, która się nazywa chuliganami, tak queerują, prawda? Z dumą mówią o sobie, jesteśmy chuliganami. I ci chuligani na przykład, czy robią złe rzeczy? Pewnie tak. Ale to są również dzieci, które i młodzież, która chodzi do domu dziecka i zajmuje się dziećmi z domu dziecka.
bo to kto inny to robi? A oni się potrafią w ten sposób wyżyć. I jeżeli tego nie widzimy, to się tworzy właśnie ta grupa, która maszeruje w hajnówku i która ma twarze tęskniące za rozumem i poczucie wspólnoty w jak najgorszym stylu. No na pewno to wszystko zależy też od edukacji. A wróćmy, słuchane, słuchani i szanowani, powiedziała pani przed chwilą. No to słynna brytyjska filolog klasyczna, pani Mary Beard, chyba tak się wymawia, w swojej książce Kobiety i władza szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie mamy milczeć. I przywołuje Telemacha, który jest synem Odyseusza i który do matki powiedział: matko, pilnuj swojej roboty i milcz, bo słowo do mężów należy. I, a ktoś inny powiedział: bądź piękna i milcz, albo pogódź się i milcz. Czyli ja pytam, co robić, żeby moje zdanie zostało wysłuchane, moja opinia zauważona. A jak często, panie, macie poczucie, że to, co mówicie, jest ważne? Albo że to, co myślicie, jest ważne? Albo często? Chwała Bogu. Albo chwała Pani. Bo wracam do artykułu 32. Artykuł 32 mówi o tym, że arbitralne traktowanie i gorsze traktowanie, czyli dyskryminacja ze względu na posiadaną cechę, jest zakazane. I tutaj w Konstytucji jest powiedziane, z jakiejkolwiek cechy, jakakolwiek cecha by nie była, to jest to zakazane, prawda? Dlaczego tam te cechy nie są wymienione? Dlaczego nie jest wymieniona płeć, nie jest wymieniony wiek, nie jest wymieniona stan zdrowia, nie jest wymieniona... co jeszcze? Jakie inne cechy są, ze względu na które ludzie są gorzej traktowani? Bo jak pani powiedziała, uroda, to to jest rzecz niesamowita i to wcale nie jest... No, bo to jest... To jest tak oczywiste. Piękni mają łatwiej, prawda? Natomiast kiedy w Szwecji powołano ombudsmana do spraw właśnie dyskryminacji ze względu na wygląd, to tutaj się odbywał rekord. Fakt, że najczęściej panów, prawda? Natomiast jeżeli ona ma być piękna i pachnieć, a on może być jakikolwiek, to pytanie jest, skąd się to bierze, ale wracając do 32, chodziło o to, żeby nie nazwać również dyskryminacji ze względu na orientację. Wówczas mówiliśmy seksualną, dzisiaj mówimy psychoseksualną, bo rzecz się nie sprowadza oczywiście do seksu, prawda? I na identyfikację płciową. Więc po pierwsze, pewnie warto jest sobie popatrzeć, z czego to się bierze. Czy to się bierze, że struny głosowe kobiet i mężczyzn są różne? Czy struny głosowe kobiet uniemożliwiają im mówienie? A co zrobiła pani Thatcher, kiedy jej powiedziano, że ma za wysoki głos? Obniżyła. No właśnie. Żeby być lepiej słuchaną. Ale słyszałam. Pani Thatcher nie jest dobrym przykładem. Bo choć była to rzeczywiście premier z prawdziwego zdarzenia, ale była to premier z prawdziwego zdarzenia z tego względu również, że ona nie reprezentowała interesu kobiet, ona reprezentowała interesy bogatych i niszczyła zręby państwa opiekuńczego. Natomiast to, co jest potrzebne, to popatrzenie sobie na to, jakie mamy w naszym takim codziennym życiu sytuacje, które doprowadzają do tego, że kobiet się nie słucha. Agnieszko, bądź tak dobra. Skąd się wzięła, pani się spytała, skąd się wzięła moda na kobiety i że się promuje kobiety? Ja bym tak, moda na kobiety wzięła się stąd, że feministki doszły do głosu. I niech się to, znaczy jeżeli wykorzystuje, to proszę się nie dawać wykorzystywać. Nie. Znaczy, jeżeli
nastała moda na kobiety, to mężczyźni mają szansę na dłuższe życie. Jeżeli nastała moda na kobiety, to kobiety i mężczyźni mają szansę na lepszy seks. Jeżeli nastała moda na kobiety, to mężczyźni mają szansę na mniej zawałów. Zrozumcie to Państwo, jeżeli wreszcie być może nastała moda na kobiety, to dochodzimy do sytuacji, w której możemy zobaczyć, że to nie jest tak, że kobiety i mężczyźni są tacy sami, bo nie są. Natomiast z racji różnic biologicznych nie powinny wypływać różnice społeczne. Od wielu lat mamy indeks nierówności pomiędzy mężczyznami i kobietami. I ten indeks jest w kilku obszarach. Pierwszy obszar to jest płaca i kobiety cały czas za tą samą pracę zarabiają mniej. Dlaczego? To jest skutek myślenia w sposób patriarchalny, gdzie traktujemy, że mężczyzna ma zarabiać pieniądze po to, żeby utrzymywać rodzinę, a kobieta i jej zarobki mogą być czymś dodatkowym, co pozwala nie dostrzegać, że kobieta od zawsze pracuje, włącznie z kopalniami, gdyby ktoś miał wątpliwości i chciał o tym porozmawiać. Natomiast ona poza tym, że zawsze pracuje i że jej zarobek jest równie ważny, jest opłacana gorzej i jest cała sfera zasuwu wykonywanego przez kobiety, którego się nie dostrzega. I nazywa się opieką, nazywa się poświęcaniem, nazywa się naturalnymi zajęciami. One nie są naturalne i jeżeli ktokolwiek ma się poświęcać, to nie jest dobre wyjście. Czyli tak, to jest pierwsza sfera, prawda? Że wreszcie trzeba zobaczyć, że to, na co feministki zwracają, feminizm jest czymś fantastycznym i wielorakim, prawda? Jest pierwszy etap feminizmu, drugi etap feminizmu, trzeci etap feminizmu, czwarty etap feminizmu. Jeżeli byliście Państwo na filmie Faworyta, to już jest piąty etap feminizmu i możemy o tym porozmawiać. Natomiast z punktu widzenia feministycznego, jeżeli bierzemy za płaszczyznę oceny zjawiska kobiecy punkt widzenia, to patrzymy na to w ten sposób. Nie chodzi o to, żeby zrównywać kobiety z mężczyznami. Bardzo bym tego nie chciała. Pomyślcie Panie, ile byście musiały nazabijać ludzi, nagwałcić, nakraść, nazamęczać, nachlać się. Tak? Tylko chodzi o to, żeby ze względu na, żeby te różnice genderowe nie doprowadzały do podporządkowania jednych drugich. I teraz, jeżeli Państwo popatrzycie na to, na co się to przekłada, przepraszam, bo jak mówię, za dużo mi się w głowie teraz miesza, ale tak, mamy spis ludności, jest pierwszy spis ludności. Przychodzą do nas z pytaniem, kto z Państwa jest głową rodziny? I my mówimy, my jesteśmy głową rodziny, a to tak nie może być. To musi być tylko jeden, prawda? I wpisują ze względu na to, że jest mężczyzną, faceta. I my po tym spisie piszemy do tego urzędu statystycznego, pokazując im, że to jest sprzeczne z konstytucją. Wcześniej obowiązywała jeszcze ta konstytucja z 52 roku, która oczywiście była konstytucją niezwykle mizoginiczną i patriarchalną, bo mówiła, kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna. Dzisiaj mamy konstytucję, która mówi, kobieta i mężczyzna ma te same prawa. I to też nie oznacza o to, żeby podciągać kobietę do mężczyzny, tylko żeby tworząc przepisy uwzględniać doświadczenia, potrzeby, interesy kobiet i mężczyzn. Naprawdę to nie jest tak, że z faktu, że się nie ma macicy, nie można przewinąć dziecka albo pobawić się z dzieckiem, pobyć dzieckiem i być dobrym, ciepłym, wrażliwym człowiekiem, prawda? Natomiast z faktu, że tkwimy w pewnych zasadach, chłopcy nie płaczą, nie becz, nie zachowuj się jak baba. No co, ty sobie nie dasz rady? A co ty taki jesteś wrażliwy, taki uczuciowy jesteś? Tyle się przejmujesz? No jak ty się zachowujesz? No, trzeba się upić raptem, żeby koledzy powiedzieć, bardzo cię lubię, prawda? Trzeba się upić, żeby znieść te wszystkie trudności. Trzeba się jeszcze raz wysilić i dostać zawału wcześniej. Panowie, naprawdę nie musicie żyć krócej.
to, że żyjecie krócej, jest wynikiem dyskryminacji, jaka jest na polu dyskryminowania kobiet. Jesteście skutkiem dyskryminacji kobiet. Uniknąć tego można i pozwolić sobie na dłuższe, zdrowe życie, eliminując dyskryminację kobiet. Ponieważ dyskryminacja ma zawsze dwa końce. Ta, która dotyka kobiet, jest bardzo widoczna. A to się przekłada dalej, prawda? To, o czym ja opowiadam tutaj. Ludzie sobie sami wybierają. To jest decyzja ludzi. Co, ja im się w rodzinę wtrącam? Nie, nie wtrącam się. Do 90 któregoś roku mieliście państwo przepisy przez cały PRL, które mówiły, każdy mężczyzna może wziąć swoją niepracującą żonę na ubezpieczenie społeczne. I każda kobieta może wziąć swojego niepracującego męża na ubezpieczenie społeczne, jeżeli osiągnął wiek emerytalny bądź jest inwalidą. I teraz pieprzenie w bambus, że to jest wybór, bo w przypadku, kiedy mój mąż, który nie jest inwalidą i nie osiągnął wieku emerytalnego, zostaje w domu z dziećmi i dostaje kataru, nie mówiąc już o wyrostku, co całkowicie rozwala nasz budżet, i mówienie, że my sobie coś wybieramy, jest nieprawdą. Co więcej, zobaczcie państwo, co się dzieje. Przez ten cały okres wszystkie pracujące kobiety pracowały również na żony niepracujących mężczyzn, prawda? Żaden mężczyzna nie pracował na utrzymanie niepracującego męża, bo on albo miał inwalidzkie pieniądze, albo z emerytury. Więc te nierówności były bardzo wyraźne. Co się zmieniło? Jak wiadomo, wszystko tutaj w tym kraju jest winą Tuska, ale faktem jest, że Tusk nie bardzo wiedział, o czym mówi, kiedy mówił o urlopach rodzicielskich czy o urlopach macierzyńskich. Chrzaniło mu się to równo. A jest tak. Każda kobieta może wziąć roczny urlop rodzicielski. Kropka. Nie patrzymy. Bez względu na status swojego partnera. I każdy mężczyzna może wziąć urlop rodzicielski, jeżeli jego żona ma pełną płatną pracę, jest na etacie. I to jest teraz. Czyli żeśmy cały czas tkwimy w tych układach. Był drugi spis ludności, czy coś się zmieniło? Nic. Dalej jest głowa rodziny. Myślenie w kategoriach głowy rodziny. Ja mam oczywiście oklepane przykłady, bo w tych dziedzinach prawa siedzę. I jakbyśmy weszli w prawo karne, to byśmy stąd nie wyszli. Ale dam państwu to, co nie widać i co jest najlepszym przykładem naszego stanu mentalnego. Jest artykuł 10 kodeksu rodzinnego, który mówi, wywalczyliśmy zmianę wieku do zamążpójścia, bo było 18 dla kobiet, 21 dla mężczyzn. Jeżeli państwo popatrzycie na 150 lat wstecz, ten wiek cały czas się obniża. Dawniej to był wiek 26, 24 lata i potrzeba zgody rodziców w stosunku do mężczyzn. U dziewczynek idzie to w drugą stronę, prawda? Miała 12 lat, najniższy wiek zgody to był właśnie 12 lat, obowiązywał w Watykanie. To się zmieniło po aferach księży wykorzystujących kobiety i mężczyzn. W Watykanie w tej chwili podniesiono ten wiek do lat 18. Natomiast u nas było 21 lat i wiadomo, że chodziło o wojsko, prawda? Wojsko nie chciało sobie brać na głowę tych żon mężczyzn, którzy by szli do wojska. Więc udało nam się to obniżyć do 18 roku życia. Ale dalej jest tak powiedziane, że można wejść w związek małżeński, kiedy ma się ukończone lat 18, chyba że dla dobra założonej rodziny. Kobieta ma lat, ukończony lat 16. Co to jest te dobro założonej rodziny? Prawda? Jakoś nie przyszło państwu do głowy powiedzenie Romeo i Julia. Albo której z nich to po prostu jest już na łożu, za chwilę uderzy w kalendarz i dlatego szybko to trzeba zrobić. Ciąża. I kiedy ja powiedziałam ciąża, to sędzia, który był ze mną w panelu, mówi tak, ale pani tak nie wolno. Mówię, dlaczego panie sędzia? No bo to nie wynika z przepisu. To ja spytałam się, a z pana praktyki? Ale to moja praktyka, a kolegów praktyki. Ciąża, zawsze jest ciąża. I teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego tak jest, że jeżeli ona ma 16 lat skończone i jest w ciąży i znajdzie się jakiś 18-latek, to ona wychodząc za ten mąż zyskuje status pełnoprawnej osoby, ma prawo do siebie i do dziecka. Jeżeli się 18-latek nie znajdzie, przechlapane. Pan senator Rulewski, bardzo rzadko w Senacie proponują nowe ustawy. Oni najczęściej psują te, które już zostały zapisane. A tym razem senator Rulewski wyszedł przed szereg i powiedział, to jest dyskryminacja mężczyzn. To oczywiście nie jest dyskryminacja mężczyzn,
Bo zawsze dyskryminacja ze względu na płeć ma u swego podłoża dyskryminację kobiet. Wyobrażenie na jej temat, kim ona jest, do czego ona jest i jaka ona jest, prawda? Osoba cielesna przeznaczona do macierzyństwa. 16-latka i 18-latek są tak samo do tego nieprzystosowani. Niemniej jednak pan Rolewski powiedział zmienić to, powiedzieć osoba. I co się stało? Zgodziliśmy się na to? Dlaczego w sytuacji, kiedy ona ma lat 18, albo 19, albo 20, a on ma lat 16, 17, to się w tej chwili zdarza często. Dlaczego nie można, żeby doszło do zawarcia związku małżeńskiego? No powiedzcie mi państwo to, co oni tam napisali. Dlaczego, dlaczego chłopak 16-letni nie może ożenić się? Słucham? No nie, to ten argument nie padł. Ten też nie padł. Niedojrzały! Panowie, jesteście niedojrzali, prawda? Pytanie, w którym wieku panowie zaczynają być dojrzali? I czy to się przekłada na prawo do używania alkoholu, na prawo do startowania w wyborach? I generalnie uważam, że to jest po prostu bzdura, prawda? Ale te argumenty kto zgłaszał? Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, kuratorzy, sędziowie. To były właśnie argumenty. Panowie są niedojrzali. A o co naprawdę chodzi? O co naprawdę chodzi? Nie. Tak naprawdę to chodzi o pewien symbol. O ile 18-latek może wyciągnąć 16-latkę do pozycji pełnoprawnego człowieka, o tyle kobieta będzie doprowadzać mężczyznę do równoprawności. Nie. Więc w podłożu tego całego jest tak naprawdę porządek seksistowski i mizoginiczny. To, co wolno wojewodzie, nie wolno babie. To, co przynależy do cechy mężczyzny, nie może przynależeć. Oczywiście trzeba to przewalić raz jeszcze i doprowadzić do zrównania. Bo efekt jest taki, znaczy to ma też drugie dno, efekt jest taki, że noworodków w Polsce brakuje, a to jest świetny teren, gdzie możemy odbierać tym dzieciom te noworodki z takim dla mnie też zrozumiałym i niezrozumiałym elementem, bo o ile 16-latka, która nie ma zdolności do czynności prawnych, zgadza się na adopcję, to przyjmuje się, że się zgodziła. Ale jeżeli się nie zgadza na adopcję, to się mówi, że ona nie ma zdolności do czynności prawnych i nie ma na to wpływu. A generalnie się te dzieci im odbiera, prawda? Natomiast to są, czyli jakbyśmy jeszcze przeszli przez parę innych praw, mogę jeszcze jedno? Które też wydaje się, znaczy to jak ono jest prezentowane. Jest artykuł 152 kodeksu karnego, który mówi, że matka, która pod wpływem porodu zabija dziecko, jest traktowana w sposób inny niż w przypadku, kiedy kto zabija człowieka. Tutaj jest do lat 5 przy dzieciobójstwie. Jeżeli chodzi o zabójstwo ze 148, czyli kto zabija człowieka, to jest od 8 lat wzwyż. I inny problem to jest to, że nie dawajcie się państwo temu Ziobrze, który ciągle wam proponuje zaostrzanie kar. To nie rozwiązuje żadnych problemów. Ale proszę mi powiedzieć, ten przepis jest traktowany jako coś, co jest ukłonem w kierunku do kobiet. Gdzie kiedykolwiek, jakakolwiek kobieta doprowadziła do zabójstwa noworodka pod wpływem porodu? Nigdy. To nigdy nie jest pod wpływem porodu. To zawsze jest ze względu na sytuację, w której się kobieta znajduje. Prawda? I teraz, czy ja proponuję, żeby zacząć karać za to mężczyzn? Nie, nie proponuję. Ja tylko proponuję, żeby spojrzeć na to i nie mówić, że to jest ukłon i że to jest łagodniejsze potraktowanie kobiet, wziąwszy pod uwagę ich sytuację. W komentarzach to jest bardzo jasno wyjaśnione. Prawda? Tam wiadomo, że nie chodzi o to, żeby to pod wpływem porodu. Tylko to są historie, gdzie z tyłu jest porzucenie, samotność, niewzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie. No i jak są tu nauczyciele na sali, to prawdę mówiąc, to się również zaczyna gdzieś w szkole, prawda? Gdzie pod pretekstem, że chodzi nam o to, żeby dziewczynki nie seksualizowały swojego wyglądu, w gruncie rzeczy mówimy im bardzo często, nie rozpraszaj chłopców i nie wpływaj na niego niedobrze. Czyli uczymy tak naprawdę zarówno dziewczynki, jak i chłopców. Już na początku, że dziewczynki odpowiadają za zachowanie chłopców, chłopcy za nic nie odpowiadają. I teraz co zrobić? Po pierwsze nauczyć się
Odpowiadamy tylko i wyłącznie za swoje zachowanie. Nigdy nie odpowiadamy za zachowanie innych ludzi. Robimy maksymalnie wszystko, żeby nas nie okraść, nie pobić, nie zgwałcić. Jak do tego dochodzi, nigdy winy za to nie ponosi osoba, która jest poszkodowana takim czynem. Za dużo dla mnie. No, w swojej książce Becoming Michelle Obama mówi: jako kobiety musimy same stawać we własnej obronie. To jest to, co pani przed chwilą powiedziała, ale też w obronie innych kobiet. No i walczyć o sprawiedliwość dla wszystkich. Żaden kraj nie może się naprawdę rozwijać, jeśli dławi się potencjał swoich kobiet. Koniec cytatu. To jest prawda. Przy czym feminizm pozwala na to, żeby ludzie byli sobą, prawda? Czyli w ramach bycia feministką, właśnie, dlaczego to jest tak, że pada tekst, no tak, ja się z tym zgadzam, ale ja nie jestem feministką. Zastanówcie się, panie, skąd ten pogląd? W warunkach, w których na szczęście jest też coraz więcej feministów, prawda? Feminizm pierwsza, ja źle mówię, to jak to się mówi, pierwsza nie fala i nie... Nie. Pierwsza, no to już niech będzie ta fala. Pierwsza fala feminizmu to są... Też nie faza. Ale to mi przyjdzie. W każdym razie ten pierwszy etap rozwoju feminizmu to jest gdzieś połowa XIX wieku. Oczywiście też możemy zapatrzeć... Ja mam tutaj cały duży artykuł na ten temat, ale pojedyncze kobiety zdarzają się wszędzie. I te pojedyncze kobiety są bardzo ważne, bo jeżeli macie panie i panowie chociaż jedną królową, to z faktu, że nazywa się ją królem, najlepiej widać, jak strasznie ci, którzy mają wpływ na władzę, dbają o to, żeby kulturowe wzorce przekładać na biologię, prawda? Dlaczego kobieta nie może być królem, skoro jest? I widać, że to nie kwestia biologii, tylko kwestia kultury. Czyli jeżeli mówimy takie słowa jak ależ to naturalne, ależ to oczywiste, się zatrzymajcie państwo. Czy są rzeczy naturalne? Tak. Osoba, która ma macicę i jajniki, może urodzić. Czy to jest zawsze kobieta? Nie. Nie zawsze jest to kobieta. Bo jeżeli mamy transpłciową osobę, to może to być również mężczyzna, prawda? W związku z tym to jest naturalne. Wszystko inne, różnice, czy są różnice logiczne? Tak, są różnice logiczne. Mężczyźni z prostatą będą potrzebowali zupełnie innego traktowania niż kobiety bez prostaty, prawda? I na odwrót, no, kobiety z macicami będą potrzebowały innego traktowania niż mężczyźni bez macic. Natomiast wykorzystywanie tych różnic dla różnic społecznych nie jest ani sprawiedliwe, ani racjonalne i zazwyczaj jest bardzo dyskryminujące. W związku z tym kobiety, które mogą pełnić funkcje tradycyjnie przypisane do mężczyzn, pokazują, że różnica biologiczna jest różnicą sztuczną. A tradycja to jest dobre imię dla dziewczynki, ale najczęściej trwa krócej niż nam się wydaje i zazwyczaj niekoniecznie jest dobra i miła. I ja bardzo lubię być całowana po rękach, bardzo, proszę bardzo, proszę mnie całować po rękach i po stopach, tylko płacić mnie tak samo. Nie płacić mi z tego powodu mniej i nie wysyłać mnie 5 lat wcześniej na emeryturę, prawda? Bo to jest coś, co poniża moją godność. Natomiast jeszcze raz to pytanie, bo się zapomniałam. Pytałam, co robić, żeby moje zdanie zostało, żeby moje zdanie, nasze kobiece zdanie zostało wysłuchane, żeby opinia została zauważona. Poszłam w tę pierwszą falę feminizmu, która dążyła do tego, żeby kobiety miały wpływ na wybory polityczne. Wpływ na wybory polityczne. W 1908, ja sama w tym tekście sprzed 20 lat napisałam takie zdanie, że o ile Angielki musiały sobie prawa wywalczyć, Polkom jak róże wolność podarowano. No głupota totalna. Nigdy nikt nikomu żadnych praw nie podarował. I naprawdę
Dzisiaj już jesteśmy trochę w innej sytuacji, nie tylko Kazimierę Bujwidową znamy, ale pewnie kilkanaście innych nazwisk będziemy mogły powiedzieć. One powinny być w podręcznikach, one powinny wisieć na ścianach, one powinny być w naszym obiegu świadomości, żeby można było mieć wzorce i żeby nie było tak, jak mówi Magdalena Środa, że ludzie dzielą się na kobiety, mężczyzn i Marię Curie-Skłodowską. Prawda? Natomiast Maria Curie-Skłodowska jest genialnym przykładem na to, że żeśmy mówili, że kobiety nie tylko nie nadają się do polityki, ale nie nadają się również na wyższe uczelnie. I że z tym samym mózgiem, z tą samą macicą, kiedy przejechała kilkaset kilometrów dalej, mogła mieć dwa Noble, a my ich nie mamy, prawda? I może dobrze, że pojechała, bo w takich warunkach byłoby jej trudno tutaj. I argumenty, które są wykorzystywane, do nich przyjdę za chwilę, bo jednakże wrócę do tego początku, czyli do 1918 roku, kiedy kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze, ale w tym samym czasie obowiązuje kodeks Napoleona, kodeks cywilny w Polsce. Ten kodeks jest zrobiony przez ludzi. To my go robimy. Nie, nie jest robiony przez ludzi. Jest robiony przez ludzi płci męskiej. Kobiety nie miały na to wpływu. I mamy przepisy, które mówią tak. To jest artykuł 1124. Osobami, którym nie przysługują prawa sądowe, są nieletni, zamężne kobiety, kryminaliści i debile umysłowi. To jest towarzystwo, w które są wstawione kobiety. Wcześniej są zależne od ojców, później są zależne od mężów. Ich owoce pracy, czyli zarobki kobiet, są w dyspozycji mężów. Zgodę na zakładanie biznesu należy do mężczyzn. Mamy wyborcze prawa, ale nie możemy studiować prawa, nie możemy być sędziami, nie możemy być prokuratorami. Najwcześniej zdobywamy sobie prawo do tego, żeby być adwokatkami. Czyli to jest, nie wystarczy mieć prawo polityczne, trzeba również zobaczyć, co się dzieje dookoła, prawda? I to jest pierwsza fala feminizmu. I teraz ta druga fala feminizmu właśnie uświadamia, że co z tego, że mamy prawa wyborcze, jeżeli na rynku pracy się nie da. Dopóki człowiek, jeżeli jest zawisły i zależny od innych, nie jest samodzielny i nie jest wolny. Człowiek ma być wolny, znaczy wolność, niezależność jest konieczna do tego, żeby być człowiekiem wolnym. A to wymaga mieć świadomość, mieć zarobki, mieć miejsce swoje, gdzie się człowiek czuje bezpieczny, bez względu na płeć. Jeżeli ponad połowie społeczeństwa tego odmawiamy, to zniewalamy ponad połowę społeczeństwa. Trzeci etap feminizmu to jest uświadomienie sobie, my tutaj siedzimy w towarzystwie, za które zapłacimy bardzo dużo, ale siedzimy w towarzystwie, które jest całkowicie białe, prawda, do znudzenia. Natomiast to, co się dzieje w Ameryce, uświadamia ludziom bardzo szybko, że no co z tego, no to te białe kobiety ze średniej klasy, wyższej, z pracami, walczą o takie sprawy, podczas gdy to, co się naprawdę dzieje w społeczeństwie, polega na tym, że bardzo często moja sytuacja, osoby, która ma pracę, nie ma długów, żadnego kredytu we frankach i sytuacja kobiety z Kieleckiego, w którym pozbawiono ją pracy, mieszkania i czegoś, jest nieprzystająca. Co z tego, że jesteśmy we dwie kobietami, kiedy jej sytuacja jest prawdopodobnie dużo bardziej zbliżona do człowieka, którego właśnie wyrzucili z fabryki, niż do sytuacji, którą mamy ze sobą, będąc kobietami. Czyli dostrzegamy, że te różnice tak naprawdę niekoniecznie się opierają tylko i wyłącznie na płci. Wchodzi rasa, wchodzi sytuacja ekonomiczna, wchodzi orientacja psychoseksualna, wchodzą dodatkowe elementy, które musimy wziąć pod uwagę, żeby eliminować dyskryminację. Każda dyskryminacja niszczy. To jest coś, czego ja się jeszcze nie dobiłam na uniwersytecie, jeżeli chodzi o ludzi niesłyszących. Dobiłam się już, jeżeli chodzi o osoby niewidzące. To na pewno jest tak, że moje studentki i studenci są genialni. Ale to nie jest tak, że studentki i studenci, którzy nie są studentkami, studentami tylko dlatego, że nie widzą, nie słyszą, są na wózku, a my nie zadbaliśmy o podjazdy, są gorsi. My tracimy potencjał. Czyli umożliwienie ludziom, bez względu na to, w jakiej są sytuacji właśnie, ze względu chociażby na stan zdrowia, na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, jest konieczne, żeby wykorzystać pełen potencjał. I to jest trzecia fala feminizmu. Czwarta fala feminizmu
to jest już ten etap, kiedy mówimy, to jest właściwie to, co ja cały czas mówię, czyli ludzie mają prawo do tego, żeby bez skrępowania ze względu na kulturowo narzucone wzorce wykorzystywać moce i potencjał, jaki w sobie mają. To wcale nie jest proste, bo oczywiście to wymusza na przykład zdanie sobie sprawy z tego, że myślenie jest sztuką bardzo trudną. Jak zlikwidują matematykę na maturze, to będzie klapa. Nie chodzi o to, żeby likwidować matematykę na maturze, tylko żeby pokazać, na przykład, żeby nie uczyć tego, co nauczono mnie. Ja do 6 klasy wiedziałam, że dziewczynki się do matematyki nie nadają. Że one się nadają do tego, że wprawdzie nie do gotowania, za to miałam tą dwójkę. Ja chciałam robić młotkiem, prawda? Nie. Trzeba było co tydzień robić te pieprzone sałatki bądź jakieś ciasteczka, które przychodzili chłopcy i zjadali w ramach oceny, prawda? Było straszne. Później przeszło pokolenie i dziewczynki dalej robiły ciasteczka, a oni się bawili w komputerach. No tak nie ma. Czyli nie chodzi o to, żeby nie nauczyć matematyki, tylko żeby właśnie nauczyć myślenia. Gdzie Państwo, i teraz będę mówiła o rzeczach, które są związane pewnie z seksem, ale niekoniecznie. Mam artykuł 200 kodeksu karnego, który mówi, kto współżyje z dzieckiem poniżej lat 15, popełnia przestępstwo. Innymi słowy, to oznacza, że dziecko, no właśnie, więc proszę się nie oburzać, bo jak się zapytam, czy można z dziećmi współżyć seksualnie? Naprawdę? No co przed chwilą wam właśnie powiedziałam, no. I teraz z dzieckiem można współżyć, bądź dziecko można używać do seksu. I moim zdaniem różnica nie polega na samym akcie, tylko polega na tym, kto w tym akcie bierze udział. I szukam jeszcze jednej ustawy. Szukam ustawy o z 93 roku. No to gdzieś jest. Ustawa, czwartym błędem, jaki zrobiliśmy, nie wprowadza się nowego systemu, sprzedając ponad połowę społeczeństwa w interesie pomiędzy państwem a kościołem. A to się właśnie stało w 93 roku, kiedyśmy wprowadzili ustawę o planowaniu rodziny, która miała wyłączyć jeden z argumentów przyzwalających na korzystanie w ramach praw reprodukcyjnych z dostępu do aborcji. I niemniej jednak w 93 roku, kiedyśmy zrobili ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, to jest to moment, w którym jeszcze nie powstaje termin praw reprodukcyjnych. Ten termin powstanie za 2 lata w Kairze, natomiast my żeśmy tak naprawdę zapisali tutaj istotę praw reprodukcyjnych. Proszę zobaczyć. Uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela, uznając prawo każdego do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci oraz prawo dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa, stanowi się, co następuje. To, co Państwu przeczytałam, jest preambułą do ustawy o planowaniu rodziny z 93 roku. Preambuła jest częścią ustawy związaną z całości. To nie jest powiedzenie, to jest uroczystość. Preambuła do Konstytucji nie jest uroczystością. Preambuła do Konstytucji mówi, w jaki sposób czytać przepisy. To, co tutaj zostało napisane, wprawdzie nie zostało nazwane prawami reprodukcyjnymi, ale się właśnie zawiera w tej definicji. Prawa reprodukcyjne mówią o tym, że człowiek, ze względu na to, że jest cielesnym, rozumnym i wolnym, istotą cielesną, rozumną i wolną, ma prawo do decydowania o najbardziej kolosalnej sprawie w swoim życiu, o swojej reprodukcji, prawda? Kto decyduje o państwa możliwości płodzenia bądź niepłodzenia dzieci, decyduje o waszym życiu. Tu jest zapisane również, że państwo, po pierwsze jest państwo, każdemu zapewnia, czyli państwo zapewnia państwu dostęp do wiedzy, dostęp do świadomości,
dostęp do poradnictwa, w tym się mieści również wszelki dostęp do środków antykoncepcyjnych, badań prenatalnych, wszystko tu jest, prawda? I w ramach tego oczywiście tam aborcja jest elementem praw reprodukcyjnych. Stąd też mnie cholernie denerwuje, jak się mówi tylko i wyłącznie o aborcji, mówi się moje ciało, moja sprawa. To jest oczywiście moje ciało, moja sprawa, ale to tak nie jest, bo to przede wszystkim jest mój mózg. Jeżeli pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzać przepisy dotyczące aborcji do kodeksu karnego, to innymi słowy mówimy tu wszystkim paniom, jesteście za głupie do tego, żeby decydować w sprawach istotnych. Nie możemy wam zostawić tak poważnych decyzji. Wy się do tego nie nadajecie. To nie może być wasza sprawa i musimy was poszczuć z prawem karnym, bo przecież inaczej się z wami nie da. Dziecko to jest osoba, proszę państwa, do 18 roku życia. Artykuł 200 mówi, że nie wolno wam współżyć z dzieckiem poniżej 15 roku życia. Czyli dziecko od 15 roku życia już jest w tym wieku seksualną istotą, tak? Jesteśmy, człowiek jest ssakiem wyjątkowym. Rzeczywiście wyjątkowym pod tym względem, że w przeciwieństwie do innych ssaków, my pomiędzy drugiego do trzeciego roku życia rozwijamy się normalnie, a potem następuje okres taki latencji do gdzieś 13, 14, 15 roku życia, kiedy w czasie, kiedy inne krowy, małpy, nawet małpy bonobo rozwijają się seksualnie dużo wcześniej i wchodzą w relacje seksualne, u nas to następuje wycofanie tego, prawda? Czyli jesteśmy istotami, które nie mają rzeczywiście odpowiednich hormonów i zainteresowań, które by skierowywały nas na seks, bo to jest czas poświęcony na to, ze względu na posiadaną głowę, żeby rozwijać głowę, czyli rozwijać ten instynkt, poznawać świat. I dopiero gdzieś tam, w zależności, w naszych warunkach to jest naprawdę, bo fakt, że dziewczynka ma okres, nie oznacza, że jest to dziewczynka, która się nadaje do tego, żeby wchodzić w relacje seksualne. Ale skoro w naszych ustawach jest to wiek 15 lat, on powinien wynosić 16 ze względu na artykuł 9 Konwencji o cyberprzestrzeni, który w artykule 9 mówi, że zakazane jest pokazywanie chociażby rysunków dzieci w sytuacjach seksualnych i nie wcześniej niż te dzieci mają mieć lat 16. Nie wiem, jak to ma być na rysunku, ale skoro powiedziane jest, ta granica jest 16 lat. My jako państwo bardzo tradycyjne przyjęliśmy, że te 15 lat jest tą granicą. W porządku. Ale to oznacza, że państwo bierze na siebie obowiązek, aby każdy 15-latek i każda 15-latka w tym momencie wiedziała nie co to jest seks, ale wiedziała kim kurde ja jestem. Żebym ja wiedziała w jaki sposób podejmować dojrzałe, odpowiedzialne decyzje. Czyli to jest moment, kiedy państwo musicie nauczyć młodzież w tym wieku. Ja nie wiem, czy koniecznie to się ma odbywać tylko i wyłącznie przez wychowanie seksualne. Ja podejrzewam, że bardziej mi tu by była potrzebna filozofia mądra, która by mi potrafiła powiedzieć, właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czego ja chcę. I żeby nauczyła dziewczynki i chłopców, że bierzemy odpowiedzialność za swoje zachowanie. Czyli jeżeli ja naprawdę mam ochotę w wieku lat 15 wchodzić w relacje seksualne, to żebym umiała powiedzieć nie, a żebym również umiała powiedzieć tak i nie myślała, że przez to jestem dziwka, puszczalska, łatwa i coś jeszcze, prawda? I żebym umiała powiedzieć nie, jeżeli naprawdę tego nie chcę. Badania profesora Izdebskiego pokazują, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, to nie jest tak, że to tylko dziewczynki, generalnie nie mają ochoty na tak wczesne wchodzenie w relacje seksualne, jak w efekcie wchodzą. Dziewczynki wchodzą, bo wydaje im się, że muszą dać dowód, tak wypada, trzeba być cool, nie można się wyróżniać, a chłopcy myślą, że męskość polega na tym, że przez 24 godziny oni są chętni i skłonni, chociaż kiedy ich o to naprawdę zapytać nie chcą. Co oznacza, że dajemy ciała w stosunku do młodzieży już tutaj, ale to ciało się nie kończy. I zobaczcie państwo, to jest jeden artykuł z artykułu 200 kodeksu karnego, ale on pokazuje, że sposób jego ustawienia i sposób realizacji tego wszystkiego wokół tego przepisu oznacza, że my dzieci generalnie i ich stan zdrowia, i ich dobrostan
mamy gdzieś, że tak naprawdę kształcimy ich w innym kierunku, a generalnie, ponieważ seks łączy się z dziewczynkami, to traktujemy to całkowicie lekceważąco i żeby nie było, że jestem gołosłowna. Jak już Państwo wiecie, w artykule, w preambule do przepisów, które mówią o ochronie zdrowia, jest powiedziane, że mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, być przygotowanym i mieć możliwość do realizowania naszych potrzeb. Czy na stosunek z 15-latką potrzeba zgody rodziców na piśmie? Nie. A czy ta 15-latka i czy ten 15-latek mogą się udać do lekarza? Nie. Mogą, ale się wstydzą. Nie, nie mogą. To jest artykuł 32 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który mówi, że lekarz może przyjąć dopiero osobę, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli to jest osoba, która skończyła lat 18, przestała być dzieckiem. Czyli proszę zobaczyć, od 15 roku życia do 18 roku życia, czas bardzo newralgiczny, tak naprawdę pozbawiamy, łamiąc i nie wywiązując się z tego, co żeśmy wzięli na siebie tutaj, ochrony i możliwości decydowania odpowiedzialnego o sobie, dzieci, w wieku niesamowicie istotnym i ważnym dla całego rozwoju, dla postrzegania samego siebie, dla postrzegania seksu i dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji. I to jest coś, co się dzieje cały czas, pomimo tego, że my to pokazujemy, mówimy o tym i co pokazuje na przyzwolenie, na totalne lekceważenie dla ogromnej części społeczeństwa, która wchodzi w to dalej. I oczywiście mogłabym pokazywać dalsze niekonsekwencje w przepisach, które prowadzą do tego, że żeśmy je tak sformułowali pod pretekstem, że zaostrzając karę robimy lepiej, że również pozbawiamy ludzi jakiejkolwiek ochrony prawnej, jeżeli do przemocy seksualnej dochodzi w rodzinie, odbieramy możliwość ochrony jakiejkolwiek. Co więcej, stawiamy ich w sytuacji, kiedy są zagrożeni odpowiedzialnością karną, będąc ofiarami przemocy seksualnej. I tak naprawdę piszemy przepisy tak, by pozwolić na to, aby odpowiedzialność za przemoc seksualną przerzucić na ofiary. Także to jest, czy to kształtuje wyobrażenie o tym, jak kobiety mają działać, kim są kobiety i jakie są relacje kobiece, między kobietami i kobietami, mężczyznami i mężczyznami, kobietami i mężczyznami? Moim zdaniem tak. I to jest ta część, której się najczęściej nie widzi, ale jej skutki są odczuwalne. No trzeba o tym mówić coraz więcej chyba w mediach, bo ja sobie tutaj takie pytanko przygotowałam, że współczesne Penelopy nie dobijają się do mediów. Proszę zauważyć, że ich głosy na przykład w sferze publicznej nie są słyszane. Proszę zauważyć, że w programach publicystycznych, o, mam na myśli chociażby lożę prasową, tam spotyka się czasami kobietę jedną, może dwie. Przeważnie to są mężczyźni. Mówi się, że kobiety są w Polsce lepiej wykształcone, a jeżeli nie, to przynajmniej więcej kobiet jest wykształconych niż mężczyzn. Dlaczego? Czy to znaczy, że tak nie ma wśród kobiet ekspertek, komentatorek, że nie są one zapraszane do takich programów, do takich ważnych tematów? Jak to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Pan Stanisław Lem mówił, Polkom nie brak rozumu, tylko nie mogą się dopchać do przodu, żeby je usłyszeć. Co robić? Jaką postawę powinny kobiety zająć te, które mają jakieś nazwisko, które mają głos, które są słyszane? Choćby takie jak pani profesor, prawda? To jest kilka problemów, bo oczywiście trudno jest się dobić. To się musi odbywać na innej zasadzie. Czy jesteście Państwo gotowi na to, żeby wystawiać się na śmieszność? Ja sobie pozwoliłam na to od bardzo wielu, wielu lat i to z czasem się zmienia, ale to polegało na tym, że w momencie, i dalej to polega na tym, znaczy to nie tylko jest kwestia śmieszności, to jest jeszcze kwestia tego, że musicie się
wystawić na to, że będziecie nielubiani. My raczej wolimy być lubiani niż nielubiani, prawda? Natomiast jeżeli jest spotkanie z Moniką Płatek, to jest spotkanie z Moniką Płatek. Ale jeżeli byśmy tutaj mieli panel dotyczący sytuacji kobiet w Polsce, to dobrze by było, żeby w tym panelu nie brały udziału tylko same kobiety. I oczywiście jeszcze lepiej by było, żeby w tym panelu nie brali udziału sami panowie. Problem polega na tym, żeby w sytuacji, kiedy jest konferencja, w której są sami panowie, napisać pismo, że niestety się nie przyjdzie, bo są sami panowie. I trzeba to pismo napisać również wtedy, kiedy na przykład organizuje to miła organizacja, Otwarta Rzeczpospolita, rzecz dotyczy sytuacji antysemityzmu w Polsce, bądź też historii II wojny światowej. I mówią sami panowie. Kiedy robiłam to na początku, to się spotykałam właśnie z wyszydzaniem, z żadnymi szkanami, ale wyszydzaniem, wyśmiewaniem, a znowu ta Płatek. No, trzeba się liczyć z czymś takim, ale w pewnym momencie zobaczyłam, że jest strona na Facebooku. Nie chodzę na zebrania, czy tam nie chodzę na spotkania, na których są sami mężczyźni, albo przedstawiciele jednej grupy, bo to też ważne jest. Znaczy, my jesteśmy oczywiście zawsze bardziej starający się, bo ludzie, którzy są ważniejsi, często mają problem dostrzec, że coś jest nie tak. I tymi ważniejszymi w naszych warunkach są panowie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oni są.